Powiem Wam szczerze, jestem ogromnym fanem rozwiązań możliwie najbardziej kompaktowych, a przy tym funkcjonalnych. Dlatego też z ogromną niecierpliwością czekałem na premierę nowego urządzenia All-in-One od marki NAD. Ja mam na imię Dawid i dziś pokażę Wam NADA M10, który jest niewiarygodnie mocny, funkcjonalny i kompaktowy. Zanim jednak opowiemy sobie o tym, co potrafi, co ma w środku, otwórzmy pudełko i sprawdźmy, co producent dołączył do zestawu. W pudełku poza samym urządzeniem znajdziemy również komplet instrukcji w wersji papierowej, jak i elektronicznej na pendrive'ie, szmatkę do czyszczenia powierzchni obudowy, kabel z wtyczką europejską oraz wtyczką amerykańską oraz mikrofon kalibracyjny. Skoro już wiemy, co zawiera pudełko, omówmy sobie teraz wygląd i funkcję NADA M10. Na froncie urządzenia dominuje duży, dotykowy ekran, z poziomu którego możemy zmieniać ustawienia, wyświetlać odtwarzany utwór, czy nawet wskaźniki wychyłowe. Na górze NADA w oczy rzuca się świecące logo producenta, które jest jednocześnie diodą sygnalizującą stan urządzenia, czy jest aktywne, czy uśpione. Na krawędziach widoczne są nieduże kratki wentylacyjne. Boki urządzenia są gładkie, więc przejdźmy na tylną ściankę. Jak widzicie, do dyspozycji oddano nam sporo różnych złącz, dzięki którym podłączymy M10 do praktycznie każdego źródła. Dominują tu dwa terminale głośnikowe pozwalające na podłączenie kolumn o minimalnej impedancji 4 ohmów, pod którymi znajduje się mały przełącznik Bridge Mode. Zaraz obok jest trójpinowe złącze zasilania. Wyżej po prawej stronie znajduje się przycisk Standby, złącze serwisowe, złącze Ethernet i USB, HDMI z funkcją kanału zwrotnego ARC, wejście optyczne i koaksjalne, dwa wyjścia sub-out, wyjście przedwzmacniacza, dwa wejścia analogowe, złącze trigger-out oraz port do podłączenia diody IR. Z funkcji bezprzewodowych do dyspozycji mamy zarówno klasyczne połączenie Bluetooth lub obsługę przez Wi-Fi dzięki aplikacji i systemowi BlueOS. Jak widzicie, dzięki mnogości złączy i obecności połączeń bezprzewodowych muzyką sterować możecie zarówno z komputera, tabletu, telefonu czy też nawet telewizora. W zestawie nie znajdziemy klasycznego pilota zdalnego sterowania, który został zastąpiony przez urządzenia mobilne. Jednak dzięki wcześniej wspomnianemu portowi port czerwieni można podłączyć zewnętrzną diodą IR i skonfigurować uniwersalnego pilota przy pomocy aplikacji mobilnej. Po ustawieniu sprzętu w dogodnym miejscu, podłączeniu do źródła czy też źródeł dźwięku i internetu, warto zrobić jeszcze jedną rzecz, a mowa tu o kalibracji systemu audio do akustyki pomieszczenia. Do wyboru mamy dwa sposoby. Pierwszy to instalacja oprogramowania na komputerze Microsoft Windows i macOS, drugi wymagać będzie aplikacji mobilnej. Jeden i drugi sposób sprowadza się do podłączenia specjalnym adapterem mikrofonu do portu USB w M10, a następnie jego uruchomieniu i konfiguracji z poziomu telefonu czy też komputera. Później jego działanie jest automatyczne. Mikrofon zbiera dane o pomieszczeniu, następnie aplikacja buduje w oparciu o te dane jego model akustyczny. Co do obsługiwanych plików. NAD M10 przyjmuje materiały na bazie PCM o rozdzielczości 32 bitów i częstotliwości próbkowania 192 kHz. Pozwala na to wbudowany przetwornik DAC ESS Saber 32x384. Pliki DSD również będą obsługiwane, jednak wymagana jest instalacja aplikacji BlueOS na komputerze. Ponadto na pokładzie nie zabrakło obsługi Apple AirPlay 2 oraz sterowania za pomocą asystentów głosowych Siri oraz Amazon Alexa, choć ta druga będzie wymagała osobnej przystawki. Nie sposób nie powiedzieć szerzej o tym, co stanowi serce, a właściwie rozum NADA M10. Autorski system BlueOS umożliwi konfigurację M10 w systemie Multiroom, łącząc sprzęty zarówno marki NAD posiadające funkcje sieciowe, jak i te sygnowane logotypem marki BlueSound. Dzięki temu do dyspozycji mamy bardzo responsywny i rozbudowany system umożliwiający dalszą konfigurację o inne urządzenia, takie jak amplitunery, odtwarzacze sieciowe, głośniki aktywne czy też subwoofery. Oczywiście w tym wszystkim nie zapomniano o serwisach streamingowych, takich jak np. Spotify, Tidal, Qobuz czy też Deezer. Do tego dodajmy setki, o ile nie tysiące stacji radiowych z całego świata dostępnych przez internet. Ale tak właściwie jak to brzmi? Przecież jest to malutkie urządzenie, a łączy w sobie tyle funkcji. To przecież nie może dobrze brzmieć. I tu Was zaskoczy, ponieważ NAD M10 oferuje bardzo żywe brzmienie, nie tłumiąc, ale jednocześnie nie wyostrzając przesadnie muzyki. Ponieważ jest to wzmacniacz posiadający również wbudowany układ DAC i streamer, warto zwrócić uwagę na kilka trybów jego pracy. Najlepsza dynamika i przejrzystość będzie słyszalna przy źródłach cyfrowych. Z kolei z popularnych serwisów streamingowych otrzymamy dźwięk czysty i bardzo bezpośredni.
Pamiętajcie jednak o tym, że są to moje osobiste i stuprocentowo subiektywne odczucia. Dlatego też serdecznie zachęcam do osobistego sprawdzenia, jak radzi sobie Nat M10, który znajdziecie w najbliższym salonie Top Hi-Fi. Jeśli już jednak jesteście po odsłuchach, zachęcam do zostawienia swojej opinii w komentarzu pod tym filmem. Na koniec, jak zawsze, pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, aby nie przegapić żadnego kolejnego filmu. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach.